Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam, jak będzie powstawała zabudowa audio do tego przepięknego wozu. Ogólnie będziemy zabudowywać bagażnik. Jak widzicie, mamy jakiś tam wzmacniacz, kablotekę. No i wygląda to bardzo słabo i musimy coś z tym zrobić. Po kolei pokażę Wam mój pomysł na zabudowę. Ja już sobie część rzeczy przygotowałem. I teraz tak. Na początek plan jest taki, żeby tu mamy takie, nie widać tego dobrze na filmie, mamy przetłoczenia w bagażniku. I pomysł jest taki, żeby na tych przetłoczeniach położyć płytę, wykroić ją w kształt bagażnika, położyć, wykroić w środku miejsce na pleksę, żeby był widoczny tylko sam wzmacniacz, bez kabloteki, ale też żeby był łatwy do tego dostęp. Więc na dzień dobry wjechał, ponieważ jak widzicie, mam tu taki skomplikowany kształt. Wjechał szablon z kartonu. Szablon z kartonu pasuje mniej więcej tak i mamy to, co chciałem osiągnąć. Mamy równą podłogę, docelowo tu będzie wycięty kwadrat, prostokąt na fleksę i będzie to widoczny wzmak. Jak to zrobiłem? To jak dobrze widzicie, jest tu posklejane kilka różnych kartoników. Pierw sobie wycinałem małe kawałki, dopasowałem boki. Dopasowałem sobie drugi bok. Później tu też mamy krzywiznę taką bagażnika. Dopasowałem sobie trzecią stronę. Finalnie zakryłem to dużym kawałem, żeby mieć pewność, że wejdzie płyta, bo karton jest miękki. Wyciąłem sobie od kartonu już odrysowany z takiego plastiku. Akurat miałem taką płytę plastikową. Wyciąłem sobie z tego plastiku drugi szablon, z którego będę już odrysowywał. To już jest sztywne. I tu, jeżeli to nam wchodzi, i pasuje. Jednym ręką, jak standardowy problem, ciężko się. Jakiś haczyk. Tu nam wchodzi, o, i pasuje, więc płyta meblowa czy OSB, ja akurat będę robił z OSB, ponieważ chcę, żeby to było sztywne, żeby mógł coś włożyć do bagażnika, żeby miał jakąś swoją też funkcjonalność, a zarazem i tak będzie to wszystko obite dywanem, takim jak tapicerka. I teraz od tego szablonu wytnę. Od tego szablonu będę odrysowywał, wycinał z płyty. No i w tym momencie, no tutaj mamy mój profesjonalny stół stolarski, płyta OSB, tu pleksa. Teraz będziemy przymocowywać tę płytę, odrysowywać i finalnie ma to wyglądać tak, że będzie wykrojone miejsce na pleksę, będzie zamontowana pleksa w płycie. Że przez nią będzie, tu będzie wycięte, że będzie przez nią widać wzmacniacz. Teraz bierzemy sobie, przymocowujemy. Zaraz przymocujemy i będziemy odrysowywać. No dobra, ja sobie przykręciłem płytkę w dwóch miejscach, żeby mi to nie jeździło. Jest marker. I jedziemy. To i tak trzeba będzie doszlifowywać po cięciu, czyli pilniczek. I sobie jedziemy. Jak coś nam nie będzie dokładnie pasować, to doszlifujemy. Jakieś minimalne niedoskonałości, to i tak nam ukryje koc. Is that patients have to be
No i dobra, nie mamy. Nie mamy. Odrysowany kształcik. Ja idę, biorę pilarkę i z grubsza, albo od razu wyżynarkę i jedziemy, wyżynamy. Jak wytnę, to już wam pokażę, czy pasuje. Będziemy bawić się dalej. No i dobra, i mamy. Mamy wyciętą płytę. Pasuje. Jak udał. Zaraz wymierzamy sobie rozmiary wzmacniacza. Ustawimy sobie mniej więcej, jak jest zamek, żeby tak na środku tutaj był otwór. I wycinamy otwór na pleksę. No i dobra, ja mam wymierzone. Takie wymiary ma sama część wzmacniacza, która chce, żeby była widoczna. To zaznaczone. Wycinamy. Później weźmiemy frezareczkę. Ładnie wyfrezujemy. Ładnie wyfrezujemy pod pleksę. Utniemy pleksę. Obwlekamy kocem, zakładamy pleksę. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście wzmacniacz pójdzie do góry. Tu jeszcze musimy zrobić frez. Musimy to troszkę podopasowywać, ale już jest dobrze. Zrobić frez na pleksę, oczywiście powyrównywać te krawędzie, bo są obcięte tak tyle o ile. Tak samo te wszystkie krawędzie. Robimy frez na pleksę, wycinamy pleksę, docinamy i będziemy mieli w pełni użytkowy bagażnik. Zabudowanym audio, troszkę mniej. Zobaczcie, już mamy wstępnie zrobioną, poskładaną zabudowę. Mamy zrobioną półeczkę, na której jest osadzony wzmacniacz. Możemy go sobie odkręcić i wyjąć, bądź możemy wyjąć całą obudowę, całą zabudowę razem ze wzmacniaczem. Mamy dostęp do wejść głośnikowych, prądowych, do regulacji. Na to przychodzi sobie pleksa. I żeby to teraz ładnie wyglądało, na pleksę przyjdzie nasz wcześniejszy szablon, który zostanie obity kocykiem. Dzięki temu będzie to ładnie i schludnie wyglądało, będzie obite kocem. Będziemy mieli łatwy dostęp, bo wyjmiemy sobie tylko wierzchnią płytę, odkręcimy pleksy, mamy dostęp do całego wzmacniacza, do przewodów, do wszystkiego. W razie W możemy go wyjąć, nie wiem, wymienić czy cokolwiek. Też możemy wyjąć całą zabudowę, która jest tylko wkładana, nie jest w żaden sposób przymocowana, opiera się na elementach podłogi. Dzięki temu też mamy oryginalny bagażnik. W razie czego wyciągamy całą zabudowę i mamy oryginalny bagażnik. Tutaj, jak widzicie, zobaczcie sobie, tutaj finalnie zmieniłem troszkę wersję, ponieważ
wyczułem sobie pleksę i tutaj łączenie płyty z pleksą po prostu wyszpachlowałem, żeby było ładnie na styk. Umalowałem w pleksie ramkę na czarno i wnękę na czarno, aczkolwiek ona będzie czarnym dywanem. Wydaje mi się, że tak wygląda to lepiej, ponieważ wzmacniacz jest stosunkowo mały i dziwnie to troszkę wyglądało. Reszta będzie szarym kocykiem, tak jak oryginalnie bagażnik, czyli bez zmian. Tutaj pleksa przykręcona z tymi złotymi śrubkami, tutaj jeszcze brakuje. Można odkręcić śrubki, mamy dostęp, tak jak wcześniej mówiłem, do regulacji, mamy dostęp do przewodów, będą tylko widoczne kawałki przewodów, jak wchodzą do wzmacniacza, nie będzie widać całej plątaniny. Myślę, że finalnie będzie wyglądało to ładnie. Tak więc mamy przyszło obicie, mamy kocyk. Ja kupiłem samoprzylepny na jedną, na drugą część, bo ja już sobie przyciąłem. I teraz ja sobie przetarłem wszystko wilgotną szmatką. Mimo że kocyk jest samoprzylepny, ja jeszcze użyję kleju w sprayu. Psikam klej, przykładam kocyk na boki, go będę ładnie naciągał, przycinał i w sumie skrzynka będzie gotowa. Za chwilę nagram Wam, jak będzie wyglądał finalny. No i mamy zabudowę zakończoną. Wzmacniacz podłączony z jednej, z drugiej strony. Ściągamy pleksy, mamy do tego wszystkiego dostęp. Mamy bardzo ładną, płaską podłogę. Tu zabudowa wygląda tak. Wygląda to dużo lepiej niż wcześniej. Na przebitkach zobaczycie, jak wyglądało przed, jak wygląda teraz. Myślę, że będzie to nawet bardziej praktyczne niż było wcześniej.